Szanowni Państwo, Rafał się jakby trochę pośpieszył, w związku z tym będzie miał dwa wejścia, bo miało być takie bokserskie. Natomiast chciałem wszystkich Państwa powitać jako wspólnota samorządowa Aleksandra Wałckiego. Witam przede wszystkim przedstawicieli samorządowców, których jest bardzo wiele regionu łódzkiego. Witam w mateczniku społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest Aleksander Wałcki. Szanowni Państwo, gościmy osobę wyjątkową. Wyjątkową z uwagi na to, że jest swego rodzaju primus inter pares wśród samorządowców. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gościmy osobę szczególną, osobę o wielkiej charyzmie, głębokiej wiedzy samorządowej, ale przede wszystkim osobę, która skutecznie i w sposób konsekwentny realizuje swoje działania. Rafale, chciałem przede wszystkim powiedzieć, że cała ta wspólnota tu rzeczywiście jest serce regionu łódzkiego. Życzę Ci tego, co najważniejsze. Wszyscy wiemy, że musimy, również jako samorządy, ale jako wielka obywatelska wspólnota, dokończyć dzieło, które zrealizowaliśmy w wyborach parlamentarnych, później w wyborach samorządowych, i tym dziełem oczywiście będą te tak ważne wybory latem. Także Rafale, witamy Cię, witamy prawdziwego lidera samorządowej Polski. Była taka mała dedykacja. Poprzednio, jak byłeś w Aleksandrowie, był swing. Wiemy, że lubisz, ale wiem również, że lubisz klasykę rocka, a to jest zespół największy. Led Zeppelin, największy gitarzysta w historii, największy wokalista Robert Plant. I tam jest taka końcówka, ponieważ jesteś również poliglotą. Bardzo istotne, jak ktoś posłucha tego sekwencji, Immigrant Song będzie wiedział, o co chodzi nam samorządom. O pokój, o zaufanie. A te wartości mogą, mimo wielu porażek, zawsze zwyciężyć. Tego Ci życzymy. Wszystkiego dobrego, Rafale. Dzień dobry Państwu. Jacku, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Czarku, dziękuję bardzo. Czarek Grabarczyk, gdzie jest z nami, bo też tutaj. Cześć Czarku, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie tutaj do Aleksandrowa Łódzkiego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny tutaj jestem z wami. I słuchajcie, jak tak was słucham, to właściwie nie ma co owijać w bawełnę, bo to pytanie przez cały czas się pojawia. Czy jestem gotów do tego, żeby startować w wyborach prezydenckich? No więc jestem gotów i nie odpuszczę. I nie odpuszczę, dlatego że w 2020 roku podjąłem pewne zobowiązanie w imieniu was wszystkich. Mamy pewne warunki, ale mamy przede wszystkim sporo do wyrównania. Prawda, że mamy? Te krzywdy, rachunek krzywd do wyrównania? W waszym imieniu, drodzy państwo, w waszym imieniu. I to trzeba powiedzieć, jeżeli tylko moje koleżanki i koledzy w Koalicji Obywatelskiej potwierdzą, kto będzie kandydatem naszym, to ja jestem gotów. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w Aleksandrowie. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj po raz kolejny. Oczywiście wielokrotnie w waszym województwie i zawsze można liczyć na tę wspaniałą frekwencję, czy to w Sieradzu, czy to w Pabianicach. Wszędzie, wszędzie się pojawiacie, za to chciałem wam serdecznie podziękować i oczywiście czuję się tę pozytywną energię. Dzisiaj dzień wyjątkowy, dlatego że dzisiaj właśnie Amerykanki i Amerykanie wybierają swojego prezydenta.
Śledzi się to? Każdy ma pewnie swoje preferencje. Kto z was jest za Kamalą Harris? Okej, okay, a są jacyś zwolennicy Trumpa na sali? Trochę mniej. Jedno wam chciałem powiedzieć, bo to jest niesłychanie istotne, a mianowicie, drodzy państwo, niezależnie od tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, my musimy być gotowi na to, żeby współpracować z kimkolwiek wygra te wybory w Stanach Zjednoczonych. I to jest polska racja stanu. Nie wiem, czy słyszeliście ministra Błaszczaka. Otóż minister Błaszczak powiedział, że jeżeli wygra Trump, to rząd Donalda Tuska ma się podać do dymisji. Chciałoby się powiedzieć, nie wiem, czy słyszeliście takie zawołanie. 8 lat prowadzili politykę na kolanach. Pamiętacie takie zawołanie? No to jest właśnie minister Błaszczak. Już mówiąc zupełnie poważnie, jak może polityk suwerennego państwa, opowiadać takie bzdury? Jak można w ogóle w ten sposób patrzeć na politykę międzynarodową? Do mnie dzwonili moi przyjaciele ze Stanów i się pytali, czy to prawda, że u was polityk podobno poważnej partii, właśnie pokazuje jak poważnej partii, uzależnia wybór rządu, czy przyszłość rządu, który rządzi w Polsce, od wyborów w innym kraju. Przecież to pokazuje jakąś mentalność z zupełnie innej epoki. Przecież nikomu do głowy by nie przeszło, nie wiem, we Francji, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, powiedzieć, że przyszłość mojego rządu zależy od wyborów w innym państwie. To jest dopiero mentalność lokaja. To jest dopiero prowadzenie polityki na kolanach. No jeżeli minister Błaszczak w ten sam sposób negocjował z Amerykanami, to abstrahując od tego, że dobrze, że zamawiał ten sprzęt i ten sprzęt trafia do Polski, no to ja się boję, Czarku, i musisz to dokładnie sprawdzić, na jakich warunkach. Bo skoro tego typu ma podejście minister Błaszczak do wyborów w Stanach Zjednoczonych. My musimy być gotowi do tego, żeby współpracować z każdym, dlatego że Amerykanie wybierają prezydenta dla siebie, a nie dla nas. My możemy mieć swoje preferencje, ale nie powinniśmy się specjalnie, jeżeli ktoś jest aktywny w polityce, z nimi obnosić. Zwłaszcza, że niektórzy politycy są wrażliwi, jeżeli się o nich mówi złe rzeczy. I warto, drodzy państwo, o tym pamiętać. Ja chciałem powiedzieć tylko jedno, że jeżeli wygra Kamala Harris, wiemy, czego możemy się spodziewać. Jeżeli wygra Donald Trump, mamy pewien problem, dlatego że niektórzy doradcy Donalda Trumpa mówią rzeczy sensowne, inni mówią rzeczy niepokojące. Myślę, że sam Donald Trump do końca jeszcze nie wie, jaką dokładnie będzie prowadził politykę, bo to się wszystko będzie wyjaśniać, jeżeli wygrałby wybory. Ale ja pamiętam, co on mówił. Co mówił jeszcze miesiące temu, lata temu. Mówił, że na pewno należy stać twardo za tymi sojusznikami, którzy są odpowiedzialni, którzy wydają pieniądze na bezpieczeństwo, którzy nie czekają, aż bezpieczeństwo zapewni im kto inny. I to dokładnie robi rząd Donalda Tuska. Drodzy państwo, nikt nie wydaje w Europie, poza Turkami, tyle pieniędzy na obronność w relacji do PKB. Amerykanie, Turcy i my. Prawie 5% PKB. To się w historii nie zdarzyło, żeby polska armia była większa niż armia brytyjska, żeby była większa niż armia francuska, żeby była większa niż armia niemiecka. Takiego precedensu w historii nie było. My jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i robimy to na każdym kroku. Ja mam takie doświadczenia z własnego życia, dlatego że od lat zajmowałem się polityką zagraniczną, mam relacje zarówno z republikanami, jak i z demokratami. W momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, byłem w Waszyngtonie, dlatego że wtedy staraliśmy się uzmysłowić Amerykanom, jaki my wysiłek ponosimy, ta niesamowita solidarność polskiego społeczeństwa. I że my w pewnym sensie wykonujemy swoje zadanie, dzięki któremu Ukraińcy mogą efektywnie walczyć.
Rozmawiałem wtedy i z czołowymi politykami republikańskimi, i z demokratycznymi, tłumacząc im, jak to ważne, że wojna w Ukrainie to wojna o bezpieczeństwo nas wszystkich i również o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, bo każdy patrzy na to, czy my zdamy egzamin z Solidarności, z tego, że twardo wspieramy tych, którzy walczą o wartości. I zarówno republikanie, jak i demokraci przyznawali mi rację. Dzięki temu zresztą udało się przywieźć dziesiątki milionów złotych na wsparcie uchodźców, bo Stany Zjednoczone poprzez organizacje międzynarodowe zareagowały nawet szybciej niż Unia Europejska. We wrześniu znowu byłem w Stanach, żeby rozmawiać i z czołowymi politykami republikańskimi i demokratycznymi o tym, co się w tej chwili dzieje, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Europie. Bo oni zawsze chętnie wsłuchują się w głos kogoś, kto jest na pierwszej linii. A myśmy byli jako samorządowcy, też wy wszyscy, jak tutaj jesteście, samorządowcy na pierwszej linii. Na pierwszej linii wtedy, kiedy była pandemia, na pierwszej linii, kiedy trzeba było pomagać uchodźcom, na pierwszej linii, kiedy pojawił się jakikolwiek kryzys. Tak jak dzisiaj samorządowcy na Dolnym Śląsku, w Opolskim byli na pierwszej linii, kiedy trzeba było sobie radzić z tą nieprawdopodobną powodzią. I dzisiaj popatrzcie na Walencję. My mieliśmy czasami wątpliwości, czy nie można było czegoś zrobić szybciej. Zobaczcie, jak byliśmy efektywni w porównaniu z tym, co dzieje się w Hiszpanii. Oglądacie to pewnie wszyscy, prawda? Więc widać, że my dajemy pewne świadectwo, w które wsłuchuje się cały świat. I na tym polega dojrzałość polskiej polityki, żeby mieć dobre relacje i z republikanami, i dobre relacje z demokratami, i żeby być gotowym na każdy scenariusz, a nie żeby tak jak PiS obrażać się na wynik wyborów w Stanach. Pamiętacie, jak oni zareagowali na to, jak Biden wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych? Tak się nie da prowadzić polityki zagranicznej. To jest właśnie polityka zagraniczna na kolanach, którą prowadził PiS. A dzisiaj jesteśmy państwem suwerennym i wymagamy od sojuszników powagi, wymagamy od sojuszników partnerstwa. I taką politykę zagraniczną prowadzimy i będziemy prowadzić. Drodzy Państwo, w momencie, kiedy ja mówię o tym, że musimy być gotowi na każdą ewentualność, to też wymaga nie tylko wzmacniania naszego bezpieczeństwa tutaj w Polsce, ale również wzmacniania naszych relacji w Unii Europejskiej. Budowania aktywnych sojuszy, przy których nikogo się nie obraża, tylko przy których prowadzi się partnerską rozmowę po to, żeby Unia Europejska była w dużej mierze niezależna od scenariusza, który może się ziścić. Razem z NATO i razem z Unią Europejską musimy budować swoje niezależne zdolności do odstraszania Rosji i do odstraszania każdego, kto próbuje się zamachnąć na naszą suwerenność. Do tego trzeba prezydenta. Do tego trzeba prezydenta, który będzie w stanie taką politykę prowadzić, który będzie szanowany. Czy wy sobie wyobrażacie, że w ogóle dzisiaj ktoś dzwoni do Andrzeja Dudy, jakiś poważny amerykański albo europejski polityk i mówi: Andrzej, powiedz mi, co my mamy zrobić? To brzmi jak żart. To brzmi jak żart. Ja już nie mówię o tym, nie bądźmy okrutni, jeżeli chodzi o języki. Chodzi mi tylko o to, że dzisiaj jest sytuacja taka, że Polska jest w takim momencie historycznym, jest tak ważna, bez nas nie da się zapewnić bezpieczeństwa Europie. My bierzemy odpowiedzialność za Europę na swoje barki. Większą niż Niemcy. Większą niż wiele innych państw. Dzisiaj nie da się zapewnić bezpieczeństwa Europy bez nas i właśnie dlatego jest tak ważne, żeby prezydent to była osoba poważna, przewidywalna, która umie się czasami ugryźć w język, kiedy chce powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale która się nie boi twardych tez. Która się nie boi na przykład powiedzieć kanclerzowi Scholzowi, że robi rzecz skrajnie nieodpowiedzialną, że próbuje rozmawiać o bezpieczeństwie Ukrainy bez polskiego premiera. To pokazuje, że naprawdę kanclerz Scholz kompletnie niczego się przez te ostatnie lata nie nauczył. Ale to jest zupełnie co innego, zupełnie czym innym jest stanowczość,
a czym innym jest porywczość. Najważniejsze jest to, żeby być odpowiedzialnym i przewidywalnym. Dzisiaj takiego prezydenta potrzebujemy, a nie prezydenta, do którego nikt nie dzwoni, bo nawet nie ma jego numeru telefonu. A najczęściej wie dobrze, że i tak nie podejmuje żadnych decyzji, tylko wszystkie decyzje są podejmowane w jego imieniu. I to jest, drodzy Państwo, kluczowa sprawa, żeby Europa dzisiaj mogła też wziąć odpowiedzialność w momencie, kiedy Amerykanie zdecydowaliby się mniej angażować w sprawy europejskie. Chociaż przypominam, że to prezydent Trump skierował pierwszych żołnierzy amerykańskich do Polski i że kolejny prezydent Joe Biden wzmocnił tę obecność, co jest dzisiaj gwarantem naszego bezpieczeństwa. Ale jeżeli my dzisiaj w ogóle rozmawiamy o bezpieczeństwie, drodzy Państwo, no to wszyscy zastanawiamy się, czym tak naprawdę bezpieczeństwo jest. Bo oczywiście to jest wzmacnianie naszej armii, tak jak powiedziałem, największej po tureckiej armii europejskiej w ramach NATO. To jest realizowanie tych kontraktów, które zostały podpisane wcześniej, tych, które teraz podpisujemy. Ponad setka kontraktów, prawda? Czarku, dobrze mówię. 15 miliardów złotych. To jest wzmacnianie polskiej armii, ale to również Tarcza Wschód, czyli cała sieć umocnień na naszej wschodniej granicy. Bo my dzisiaj, to też nas różni od PiS-u, budujemy Tarczę Wschód, a nie Tarczę Zachód. Ponieważ im się uroiło i Błaszczakowi się uroiło, że problem mamy na zachodzie, a nie na wschodzie. To też pokazuje, jak nimi rządzą uprzedzenia, fobie, kompleksy, zamiast realistyczna ocena naszego narodowego interesu. Ale jak rozmawiamy o bezpieczeństwie, to od czego zaczyna się każda wojna? Od dezinformacji, od kłamstwa. Dzisiaj Amerykanie mówią o tym jasno, że jest olbrzymie ryzyko, że Rosjanie jeszcze bardziej się zaangażują w tę wojnę propagandową. Już się angażują. Wielokrotnie próbowali interweniować, mieszać się w wybory w innych państwach. Gdziekolwiek pojawia się problem, tam są ruskie trole. I my się, drodzy Państwo, zajmujemy ruskimi trolami. Wszyscy myślimy, jak się zabezpieczyć. My w Warszawie też. Program Warszawa Chroni właśnie ma zabezpieczyć choćby naszą infrastrukturę cyber przeciwko atakom choćby ruskich troli. Tym się martwimy. I jakby tych zmartwień było za mało, to niestety minister Czarek Tomczyk się dokłada do tych naszych zmartwień i produkuje raport, pisze raport, do którego się przygotowywał miesiącami, o panu ministru Macierewiczu i jego przeróżnym praktykom, bo minister Macierewicz, pamiętacie, w Komisji Smoleńskiej pracował, nakłaniał swoich ekspertów do tego, żeby pisali wszystkie swoje ekspertyzy pod tezę. I okazuje się, że myśmy mieli fabrykę troli w polskim rządzie. My się martwimy trolami rosyjskimi, a Macierewicz produkował troli w polskim rządzie po to, żeby siali dezinformację, kłamstwo, żeby niszczyli to zaufanie, które pomiędzy nami jest. I to jest bezpieczeństwo w wydaniu pisowskim. Kłamstwo, manipulacja, dezinformacja i nakłanianie innych do tego, żeby kłamali. I dzisiaj, drodzy Państwo, to, co najważniejsze, to budować tę odporność. To jest oczywiście odporność militarna, to jest odporność wzmacniania naszej granicy, odporności na kłamstwa, ale tak jak my robimy i dzielimy się tym ze wszystkimi samorządowcami, to jest również kwestia dotycząca wzmacniania naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, a mianowicie na przykład zabezpieczania ujęć wody, na przykład, drodzy Państwo, zajmowania się bezpieczeństwem na ulicach. To jest to, co musimy robić, dlatego że dzisiaj odporność zaczyna się w każdej polskiej gminie i odporność zaczyna się w każdym polskim domu. I na koniec powiem Państwu jedno, że ostatnio Stoltenberg, ostatni szef NATO, odchodząc ze swojego stanowiska, wypowiedział takie znamienne zdanie. A mianowicie, widzicie Państwo, zaczyna się chyba prawdziwa wyborcza gorączka. Ale to dobrze, dlatego że potrzebujemy tych emocji. Potrzebujemy tych emocji, drodzy Państwo.
Potrzebujemy emocji, dlatego że bez emocji trudno będzie o to, co najważniejsze, o to, żeby wszyscy zrozumieli, jaka jest stawka tych wyborów, które przed nami. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, Stoltenberg, odchodząc ze stanowiska szefa NATO, powiedział, że dzisiaj największym zagrożeniem jest nieprzewidywalność. I dlatego, drodzy Państwo, my dzisiaj będziemy potrzebowali po Andrzeju Dudzie, prezydenta, który jest przewidywalny, który jest odpowiedzialny, który twardo dba o interes narodowy, ale który też czasami potrafi się ugryźć w język i który przede wszystkim nie mówi tylko i wyłącznie o sobie, tylko słucha ludzi. I dlatego, drodzy Państwo, oddaję się w Wasze ręce. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, bardzo chętnie odpowiem i dziękuję za to gorące przywitanie tutaj w Aleksandrowie Łódzkim. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, teraz czas dla Was. Pytania, komentarze. Będziemy zbierać jedno, dwa pytania. Ja będę się starał ustosunkować do nich. Proszę bardzo. Jeszcze prezydencie Warszawy. Ja mam pytanie, co jako prezydent będzie mógł pan zrobić, jeśli chodzi o przywracanie praworządności, bo jednak ten dualizm władzy wykonawczej w Polsce w naszym systemie cały czas jest i prezydent z takiej samej partii, jak największa partia koalicyjna, no temu dualizmowi na pewno sprzyja, więc czy pan będzie wykorzystywać te prerogatywy prezydenta w sposób należyty? Dziękuję bardzo za to pytanie. Drodzy Państwo, prezydent ma reprezentować obywatelki i obywateli, a nie partię polityczną. Ale prezydent powinien przede wszystkim zadbać o to, żeby wymiar sprawiedliwości działał w sposób efektywny, żeby szybciej rozwiązywał nasze problemy. I PiS dokładnie o tym mówił. Pamiętacie, już część z nas w ogóle zapomniała, że oni opowiadali o tym, że reformują wymiar sprawiedliwości po to, żeby było szybciej, po to, żeby nasze sprawy były załatwiane w sposób bardziej efektywny. I później zniszczyli część tego wymiaru sprawiedliwości. Na szczęście nasi sędziowie byli na tyle twardzi, że się nie dali zniszczyć, ale próbowali zniszczyć ten system, powodując właśnie dualizm. I dzisiaj to, co musimy zrobić, to przywrócić praworządność. I jedno jest pewne, rząd ma pomysły, jak to robić, już to robi, na ile może. Natomiast w momencie, kiedy będzie prezydent, któremu będzie zależało na praworządności, na tym, żebyśmy mieli jasność, że jeżeli zapada jakiś wyrok, to że ten wyrok został wydany z poszanowaniem prawa, z poszanowaniem konstytucji, i wtedy bardzo szybko da się przywrócić zaufanie jeszcze większe do instytucji i da się przywrócić praworządność w Polsce. Więc to będzie jedna z najważniejszych celów i priorytetów przyszłego prezydenta z obozu demokratycznego. Ja jestem przekonany, że to byłby jeden z najważniejszych priorytetów dla mnie. Wiesław Łukomski, koło Łódź. Panie prezydencie, chciałbym zapytać o taką rzecz, bo jest pan naszym kandydatem już od 5 lat, faktycznie. I wielu z nas prowadziło i na różnych forach internetowych kampanię na rzecz pana prezydentury. A w ostatnich tygodniach pojawia się nowa kandydatura Radosława Sikorskiego. Czy to jest jakaś decyzja władz statutowych partii, czy to jest próba skłócenia nas wewnętrznie co do pańskiej kandydatury? Drodzy Państwo, my się różnimy
od PiS-u tym, że jesteśmy partią naprawdę demokratyczną. W PiS-ie to jest tak, że te decyzje podejmuje, albo ich nie podejmuje, albo podjął, albo nie podjął, albo dopiero podejmie, albo podjął. Kaczyński, bo on co sekundę zmienia zdanie, prawda, testując przeróżnego rodzaju scenariusze. U nas po prostu każdy może mieć ambicje i to jest sprawa absolutnie naturalna. Natomiast jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj atak jednego kolegi przez drugiego kolegę partyjnego, że to jest odpowiedź na nasze najważniejsze problemy i wytykanie sobie ewentualnie domniemanych wad, że to jest coś, co nurtuje Polki i Polaków, no to ktoś taki, jeżeli tak się komuś wydaje, a ja słyszałem takie głosy nawet wśród komentatorów, to znaczy, że kompletnie nie rozumie tego, co jest naprawdę dzisiaj istotne, bo dzisiaj istotne jest to, żeby wygrać z PiS-em. Dzisiaj... Dzisiaj istotne jest to, żeby się skupić na tym prawdziwym meczu, który jest dzisiaj najważniejszy, na tym prawdziwym pojedynku. Bo jeżeli nie wygra prezydent strony demokratycznej, to kobiety nie będą miały zagwarantowanych swoich praw, to prezydent dalej nas będzie, Duda, ośmieszał, albo pisowski prezydent będzie nas ośmieszał na arenie międzynarodowej i będziemy mieli właśnie taki bałagan w wymiarze sprawiedliwości, który nam prezydent Duda zafundował. Więc oczywiście to jest normalne, że różni ludzie mogą mieć ambicje, że Radek Sikorski ma swoje ambicje. Ważne, żeby skupić się na tym, co najważniejsze. A mianowicie na tym celu i na tym pojedynku, który ma umocnić, naprawdę umocnić trwale demokrację w Polsce. Macie państwo pytania? Tam mamy pytanie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Rafale. Wspieramy cię ze Zgierza całym sercem. Chciałbym się spytać, bo jestem świeżym samorządowcem i u nas sytuacja w Zgierzu jest taka, że nasz prezydent rządził razem z PiS-em przez 10 lat, a teraz próbuje się przytulić do Platformy. Jakie masz zdanie na temat takich osób? Drodzy państwo, generalnie rzecz biorąc, 5 lat temu, czy 4 lata temu, w 2020 roku, było naprawdę blisko, żeby wygrać wybory prezydenckie. Niektórzy mówią, że gdyby nie te reguły, które były przyjęte, to te wybory zostałyby wygrane. Też w dużej mierze dzięki samorządowcom. I chcę to jasno powiedzieć, że ta siła, która płynęła wtedy od samorządowców w tych bardzo trudnych czasach, dała ten niesamowicie pozytywny rezultat. Ja jestem przekonany, że w innych okolicznościach byłby to rezultat zwycięski. I ta siła, realna siła, nie moralna siła, realna siła, która dała nam wszystkim nadzieję, i była pierwszym krokiem, który później doprowadził do wyborów zwycięskich 15 października. Dlatego, że wiele osób w całej Polsce mi mówiło, myśmy wtedy uwierzyli, że się da. Że skoro wtedy było tak blisko, to ta realna siła przyniesie nam zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. I drodzy państwo, gdyby nie to, że samorządowcy w tych ciężkich czasach stali na placach, na rynkach swoich miast i miasteczek i wbrew tej pisowskiej maszynie hejtu stali i wspierali niezależnego kandydata, wtedy narodziła się ta siła, która później wzmacniała społeczeństwo obywatelskie. I powiem prosto, ci, którzy wtedy mieli siłę, ci, którzy wtedy mieli odwagę, oni sobie wystawili nieprawdopodobne świadectwo, bo to nie chodzi o poparcie konkretnej osoby, tylko że pokazali kręgosłup, pokazali wartości. I uważam, że po tym trzeba ich oceniać, bo nie jest, drodzy państwo, dzisiaj takim znowu wielkim wyczynem mieć dobre relacje z Koalicją Obywatelską. Ja oczywiście wszystkich zachęcam, lepiej późno niż wcale, drodzy państwo, zawsze lepiej późno niż wcale. Ale chciałem
serdecznie podziękować wszystkim właśnie w Łodzi, w Pabianicach, w Zduńskiej Woli, tutaj, w Aleksandrowie, we Wzgierzu, dla wszystkich tych wielkie podziękowania, którzy mieli wtedy odwagę w Piotrkowie Trybunalskim, w mnóstwie innych miejsc, gdzie mieli odwagę samorządowcy, ale również wy wszyscy, że mieliście odwagę wtedy wywiesić plakat, wywiesić baner, rozdawać ulotki, zbierać te podpisy. Pamiętacie to zbieranie podpisów? Ile nam to dało wtedy odwagi i siły, która do dzisiaj z nami jest i nie damy sobie odebrać tej siły. Dlatego wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy mieli w tych trudnych czasach odwagę. I oczywiście, drodzy Państwo, również dla tych, którzy znajdują w sobie odwagę dopiero teraz. Dzień dobry, Renata Gostyńska, Stowarzyszenie Otwarte Aleksandrów. Ja do Pana Prezydenta mam następujące pytanie. Dwukadencyjność w samorządzie, co Pan myśli o tym? Czy powinna zostać zachowana, czy zmieniona? Wielokrotnie o tym rozmawiamy z koleżankami i kolegami samorządowcami. Zdanie większości moich koleżanek i kolegów jest takie, że to mieszkańcy powinni decydować o tym, czy chcą, żeby ktoś mógł dłużej ich reprezentować. Ja, wiecie Państwo, mam takie doświadczenie, że jak się zaczyna jakiś proces inwestycyjny i chyba wszystkie moje koleżanki samorządowcy i samorządowczynie mnie utwierdzą w tym, to to trwa czasami właśnie 6-7 lat od początku planowania do końca inwestycji, że tak naprawdę, zresztą ja widzę to po sobie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tramwaj na Wilanów, kolejne szkoły, kolejne przedszkola, Szpital Południowy, który dowieźliśmy wcześniej, ale generalnie rzecz biorąc bardzo wiele z tych inwestycji dopiero w tej chwili oddajemy. Transformacja całego centrum miasta, które ja planuję, dopiero w tej chwili się będzie dokonywać. Ja uważam, że samorządowcom lepiej dać więcej czasu, jeżeli oczywiście mieszkańcy tak zadecydują, a przecież głos należy do was. W związku z tym, jeżeli naprawdę macie dosyć jakiegoś burmistrza, jakiegoś wójta, jakiegoś prezydenta, to i tak dacie temu wyraz. Było kilku takich samorządowców, którzy rządzili 20 kilka lat z olbrzymimi sukcesami i część z nich rządzi dalej, część z nich podjęła decyzję, że wystarczy i zajęli się czymś innym, na przykład poszli, wystartowali w wyborach do Sejmu, a inni chcieli rządzić dalej, ale mieszkańcy powiedzieli, ok, doceniamy te 20 kilka lat, ale wystarczy, chcemy kogoś nowego. I wtedy jakby decyzja jest w rękach obywateli. Są państwa w Europie, gdzie są te limity kadencyjne, ale w większości państw europejskich tych limitów kadencyjnych, jeśli chodzi o samorządowców, nie ma. Dzień dobry. Tu mamy. Tak. Rola prezydenta ambitnego, oddanego Polsce wymaga wielu poświęceń, trudnych decyzji, poświęcenia też rodzinnego. I mam właśnie w związku z tym pytanie, czy jest pan gotowy nie tylko tak zawodowo, ale też rodzinnie, prywatnie na taką służbę, tak? Zakładam 10-letnią, bo tutaj innej opcji nie widzę. Ja wiedziałem, że Małgorzka prędzej czy później kogoś podstawi na takie spotkanie. Drodzy Państwo, polityk nie powinien mówić o poświęceniach, bo to zawsze źle brzmi, dlatego że służba się wiąże ze służbą, po prostu, i kropka. Mogę tylko powiedzieć, że tak trudno, jak dla nas wszystkich, i to nie chodzi tylko o prezydenta miasta stołecznego Warszawy, o wszystkich samorządowców, o wszystkich polityków, jacy tutaj są, o wszystkich obywateli, jak było trudno za poprzednich 8 lat, to nigdy już tak trudno, miejmy nadzieję, nie będzie. I powiem wam więcej, że jak ja czasami myślę o tej presji, o tych wyrzeczeniach, o stresie, to sobie myślę o was. Dlatego, że na końcu ja się na to zdecydowałem. I na końcu mam dużą tarczę w was. Wiem, że mnie obronicie, jakby coś się stało złego, to, że mnie obronicie. Natomiast ludzie, którzy sami, nieznani, bez tej ochrony, bez tarczy medialnej,
podejmowali to ryzyko i tę odwagę, żeby się nie godzić na poprzedni system i walczyli, mimo że później ktoś im mógł zniszczyć życie, zniszczyć przedsiębiorstwo. To była prawdziwa odwaga. Więc ja dlatego niechętnie o tym mówię, dlatego że ja uważam, że bez tego, tak, nie, użyję tego słowa, bez tego bohaterstwa was wszystkich i naszych obywateli nie byłoby tego zwycięstwa. Myśmy się sami do tego najęli. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. Natomiast wielu z was nie do końca wiedziało i to wyście bardzo często płacili te olbrzymie rachunki, o czym mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Nawet czasami wywieszenie plakatu, rozdawanie ulotek mogło sprowadzić na kogoś nieprzyjemności. To nie mówię tylko tutaj o hejcie. I właśnie to jest powód do dumy z tego 20 roku i dlatego uważam, że to było realne zwycięstwo, dlatego że daliśmy sobie nawzajem siłę. Uważam, że ja trochę wam, ale wy na pewno daliście siłę mi i wszystkim siłom demokratycznym. Myśmy tę siłę poczuli i czujemy ją do dzisiaj, dlatego że ten proces nie jest skończony. Konieczne jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Konieczny jest ten ostatni krok do tego, żeby już na pewno mieć pewność, że nie wrócą te czasy, w których ktoś się musiał obawiać, że coś się stanie, jak wywiesi plakat, albo że będzie miał nieprzyjemności w pracy. Tak było za komuny. Potem się wydawało, że już nigdy tak nie będzie. W związku z tym to są dla was brawa i za tą energię i proszę was tylko, żebyśmy dalej dawali sobie tę energię i żebyśmy dokończyli ten proces. Proces umacniania demokracji. Kolega, to miał pytanie. Dzień dobry, Karolina Piekarek-Sierac. Ja mam tutaj. Przepraszam. Ja mam pytanie. Ostatnie lata dla kobiet w Polsce nie były najlepsze, tak? Nakazy, zakazy, marginalizacja. Cały czas działo się coś, co zapewniało nam brak bezpieczeństwa. I moje pytanie brzmi, jak pan to ocenia? Jaka jest propozycja dla tych kobiet, tak aby poszły mądrze zagłosować? Dziękuję bardzo. Jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie, bardzo się cieszę, że zadała to pani takie pytanie dokładnie w takim kontekście, bo ja czuję, że dokładnie tak jest. Ja no nie muszę wam mówić o rozmowach ze swoją żoną, ale przede wszystkim ze swoją córką, która ma 20 lat i dokładnie to od nich słyszę. Słyszę to też od młodych dziewczyn w całej Polsce. Jeżeli my dzisiaj mówimy o prawdziwym bezpieczeństwie, to mówimy często o czołgach, mówimy o infrastrukturze krytycznej, ale ja powiedziałem na samym początku, że bezpieczeństwo zaczyna się w każdej rodzinie. To znaczy, jeżeli my się nie będziemy czuli bezpiecznie, jeżeli nie będziemy się czuli bezpiecznie w demokratycznym państwie, że wszystkie nasze prawa, prawa kobiet są zagwarantowane, to zawsze nie będziemy mogli iść do przodu, bo zawsze coś będzie nie tak. I ten żołnierz, który będzie miał pilnować granicy i ten samorządowiec, który będzie odpowiadał za ujęcie wody, zawsze będzie miał z tyłu głowy, że coś się może stać złego mojej córce, że nie ona będzie decydować, czy wnuczce o swojej przyszłości. I my musimy rozmawiać o bezpieczeństwie w ten sposób. I dlatego to jest olbrzymi wyrzut sumienia, że nie udało nam się doprowadzić do zmiany prawa aborcyjnego. Ja mam nadzieję, że to się uda jeszcze w tym Sejmie. Ale ja uważam, drodzy państwo, że ta presja i nowy prezydent są tutaj kluczowe. Dlatego, że wiem, że bardzo wiele osób się chowa w cieniu prezydenta. Nie mówię tu oczywiście o Koalicji Obywatelskiej, bo nasze stanowisko jest jasne. Ale niektórzy mówią, po co mam podejmować tego typu decyzje, skoro prezydent i tak zawetuje zmianę jakąkolwiek. Więc jeżeli będziemy mieli prezydenta z opcji demokratycznej, prezydenta, dla którego jest absolutnym fundamentem prawa kobiet do tego, żeby decydowały o swoim życiu i zdrowiu, to wtedy jestem przekonany, że uda nam się przeforsować te zmiany i że to prawo się zmieni. I wtedy dopiero... I wtedy dopiero będziemy się czuli wszyscy bezpiecznie. Bo jakkolwiek to brzmi, ja się też czuję niebezpieczny, jeżeli moja córka nie może decydować sama o swojej przyszłości. I jeżeli nie mamy tego bezpieczeństwa, tego zasadniczego bezpieczeństwa swojej własnej rodziny w głowie zagwarantowanego, to trudno nam jest mówić o bezpieczeństwie jako takim. I dlatego ja mówię, to nie jest slogan, jak mówię o tym, że bezpieczeństwo
zaczyna się w każdej polskiej rodzinie, że bezpieczeństwo zaczyna się w każdej polskiej gminie, to o tym mówię. Bo to jest bezpieczeństwo od kłamstwa, od dezinformacji, to jest bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przychody naszej rodziny. To są sprawy absolutnie podstawowe. I one się składają na obraz silnego i zadowolonego społeczeństwa, które wtedy da odpór każdemu. Przecież dzisiaj, zobaczcie, Rosjanie, tu nie chodzi tylko o czołgi, o rakiety, chociaż oczywiście też oni próbują wejść w każdą szparę w naszych społeczeństwach. Gdziekolwiek jest jakiś konflikt, próbują to wywoływać i podgrzewać, żebyśmy jeszcze mniej sobie ufali, żebyśmy jeszcze gorzej o sobie mówili. Ja na przykład przyjąłem taką złotą zasadę, że ja się staram o koleżankach i kolegach z partii mówić tylko dobrze, że staram się o swoich wyborcach i w ogóle o wyborcach w Polsce, o obywatelach i obywatelkach mówić tylko dobrze. To jest podstawowa zasada. Ja mogę źle mówić o swoich konkurentach politycznych, dlatego że robili rzeczy straszne. Ale gdzie indziej trzeba powściągnąć swój język, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś burzył zaufanie, żeby tworzył jakieś mity, żeby tworzył jakieś teorie spiskowe. I to jest właśnie problem. Mówiłem o tym, że to nie tylko ruskie trolle, ale niestety również nasze rodzime pisowskie trolle się tym zajmowały i to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby tego już więcej nie mogli robić. Panie prezydencie, a co z przedsiębiorcami, czyli mikro, małe, średnie, te, które wypracowują największy dochód dla państwa, a które przez ostatnie lata były najgorzej chyba traktowane na rynku, bo obciążane coraz to nowymi finansowymi obciążeniami, można powiedzieć, tak jak składka zdrowotna, jak ZUS. Bo nie czarujmy się, podnoszenie najniższej pensji, najniższego wynagrodzenia, to nie do końca było z troski o pracownika, tylko o to, żeby płacić podatki, bo do 30 tysięcy zrobiło się bez tych podatków, tak? Zabranie ulgi zdrowotnej, to idzie ciężko. Ja wiem, że trzeba czasu i to jest trudno odkręcić te wszystkie finansowe instrumenty, które już na rynku zadziałały i które gdybyśmy to z dnia na dzień zrobili, to oczywiście mamy już przecież nadmierny deficyt i to byłaby zapaść. Ale co na przyszłość? My, przedsiębiorcy, czekamy na jakieś naprawdę rozwiązania, które nam też pozwolą czuć się bezpiecznie w tym kraju, że my jesteśmy traktowani jak złodzieje, którzy na pewno kradną, więc trzeba jeszcze im dowalić i ciągle czekamy na jakieś światełko w tunelu dla nas. Dziękuję bardzo za to pytanie. Dziękuję dlatego, że odpowiedź na to pytanie ma fundamentalne znaczenie. My jako Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska mamy to w swoim DNA. Za mało się o tym mówiło, ma pani absolutną rację. Ja myślę, że dzisiaj to, co się zmienia, to właśnie przede wszystkim narracja i nastawienie do przedsiębiorców, bo my nigdy nie powtarzamy takich tez, które pani zacytowała i nawet nie chcę ich cytować ponownie, dlatego że jeżeli nie będzie przedsiębiorców, małych, średnich, tych dużych też, to nie będzie polskiego sukcesu. I wszyscy wiemy, drodzy państwo, że ten sukces ciężki, ciężko wypracowany sukces Polski, to, co się w Polsce zmieniło, to jest w dużej mierze wasza zasługa. Ja nawet jak jestem w Stanach ostatnio, to pamiętam, jak byłem tam pierwszy raz i porównywałem tę infrastrukturę, porównywałem tę możliwość zrealizowania swoich aspiracji i marzeń. Wydawało mi się, że Polska nigdy nie będzie w tym miejscu, a jesteśmy w tym miejscu właśnie dzięki wam. I nie wystarczy o tym mówić. Po pierwsze, cały szereg tych priorytetów, które są realizowane w ramach setki, dotyczy przedsiębiorców. Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie obietnice, te najważniejsze, bo przecież duża część z nich dotyczyła przedsiębiorców, będą realizowane. Ale ja powiem coś innego. Ja uważam, że i dlatego się cieszę z tego pytania, że dzisiaj rząd jest zalany tysiącem problemów. Już nie mówię o kwestii bezpieczeństwa, nie mówię o tej niestabilności, która nas otacza na całym świecie, również o tym stanie budżetu, który zastaliśmy, o procedurze nadmiernego deficytu, który Komisja Europejska rozpoczęła, mimo że to my dzisiaj ponosimy odpowiedzialność za
obronę całej Europy i dla mnie akurat ta decyzja jest niezrozumiała, to ja uważam, że właśnie to jest rola prezydenta, dlatego że prezydent ma szansę na inny ogląd spraw. Nie tylko na zajmowanie się tym, co tu i teraz. Ja wiem, jak pracują moje koleżanki i koledzy i pan premier, bo po prostu to jest od świtu do nocy rozwiązywanie setek, o ile nie tysięcy problemów, które zastaliśmy po rządach PiS-u, które pojawiają się w związku z tą sytuacją, którą obserwujemy. Ja wiem, bo sam byłem ministrem i pamiętam, jak trudno jest wyjść ponad te wszystkie problemy i zacząć myśleć w sposób strategiczny. To jest absolutnie rzecz zasadnicza, dlatego że my dzisiaj wychodzimy jakby z tych warunków, które były częścią naszego sukcesu, czyli tania siła robocza, tania energia i olbrzymie fundusze ze strony Unii Europejskiej. To powoli wiemy, że taniej siły roboczej już powoli nie mamy. Energię i cena energii jest jaka jest, mimo że oczywiście walczymy o to, żeby ona była niższa. I też jakby ten zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej będzie coraz mniejszy. Więc albo znajdziemy rozwiązania, które będą promowały polską przedsiębiorczość i będziemy o tym mówili w sposób otwarty, albo trudno nam będzie znaleźć nowy model rozwoju. I ja uważam, że to jest właśnie, dlatego prezydent może mieć i doradców od bezpieczeństwa, ale również doradców od ekonomicznych, gospodarczych, wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców po to, żeby przygotować dokładnie plan krok po kroku i później na rządzie wywierać odpowiednią presję, żeby ten plan realizować. Bo zupełnie czym innym są wszystkie przywileje społeczne, one muszą być zachowane i są zachowane, natomiast musimy zastanowić się nad tym, na jakiej podstawie Polska ma się rozwijać. I to jest absolutnie zadanie strategiczne i wszyscy się nad tym w tej chwili pochylamy. Ja uważam, że prezydentowi będzie łatwiej, bo będzie miał po prostu więcej czasu, żeby myśleć właśnie w tych kategoriach kilku lat do przodu, a nie tylko tego, co w danym momencie jest najbardziej pilne do załatwienia. Tutaj pan podejmował. Dzień dobry, panie prezydencie, dzień dobry, szanowni państwo. Wojciechowski Adrian, jestem nauczycielem roku i mam pytanie odnośnie... Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Wielkie brawa. Dziękuję. I mam pytanie odnośnie, co pan prezydent zrobi, aby naprawić polskie szkolnictwo? Bo przez 8 lat to szkolnictwo było, przepraszam, ale psute. Wynagrodzenie nauczycieli są bardzo niskie w stosunku do innych krajów. Po drugie, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież bardzo cierpią z powodów chorób psychicznych, które pojawiły się przez ten okres. I trzecia taka rzecz, godziny czarnkowe. Bardzo proszę pana prezydenta o likwidację godzin czarnkowych. Dziękuję. Drodzy państwo, dziękuję bardzo za to pytanie, dlatego że ja to zawsze powtarzam. To znaczy ja nic mnie, tysiące rzeczy mnie oburzały w tym, co robił PiS. Natomiast ja jako wykładowca akademicki, jako ojciec dwójki dzieci, które chodziły do szkół publicznych i prezydent miasta, no z trzech stron się przyglądałem temu, jak niszczona była polska edukacja. I powiem, że ona była niszczona w sposób niewyobrażalny. Przede wszystkim podważany był prestiż zawodu. Po drugie, nieprawdopodobny chaos powodowany przede wszystkim likwidacją gimnazjów bez żadnego pomysłu na to, co dalej, właściwie uzasadnienia, dlaczego ma tak się stać. Przeładowane podstawy programowe. Mógłbym wymieniać i wymieniać. I atak na tych wszystkich samorządowców, którzy tak jak my w Warszawie próbowali znajdować dodatkowe pieniądze, żeby właśnie zapewnić nauczycielom więcej czasu na spędzanie czasu z dziećmi, żeby rozwijać ich myślenie niezależne, żeby promować pracę w grupie. I dzisiaj, co my musimy zrobić? Notabene, słuchajcie, PiS bardzo często mówi, próbuje mnie atakować, że ja jestem z Warszawy, w związku z tym nie do końca znam problemy małych miast. Ja wam powiem tak, że jak rozmawiam z każdym z samorządowców, takich jak wy, którzy tutaj jesteście też wśród nas, to się okazuje, że problemy są dokładnie takie same. Każdy, kto miał dzieci w szkole powszechnej, tak jak ja, niezależnie od tego, czy to było na polskiej wsi, czy w mniejszym miasteczku, czy w dużym mieście, miał dokładnie te same problemy. Dzisiaj podstawowa kwestia to jest oczywiście odzyskanie zaufania i prestiżu i my to robimy każdego dnia.
To są podwyżki, które rząd wprowadził. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby te podwyżki były większe, ale wreszcie w tej sprawie się stało to, co się stało. I spędzanie więcej czasu z dziećmi poprzez odchudzenie podstaw programowych, poprzez nastawienie się na to, żeby dzieci umiały weryfikować informacje, żeby uczyły się samodzielnie myśleć. My jesteśmy chętni do tego, bo mamy w niektórych miastach bardzo zaawansowane programy. Pamiętacie, że ja prowadziłem program darmowych żłobków w Warszawie i rząd skorzystał z tego i wprowadził ten program w całej Polsce. My mamy program uczenia angielskiego w przedszkolach. My mamy programy pilotażowe uczenia dzieci matematyki z użyciem sztucznej inteligencji, żeby dzieci umiały używać tego typu instrumentów. My tego typu doświadczeniami chcemy się podzielić z całą Polską, ze wszystkimi samorządowcami, dlatego że bez nowoczesnej superedukacji, która uczy myśleć, weryfikować, a nie tylko i wyłącznie wkuwać, i która uczy z prawdziwego szacunku dla nauczycieli, ale daje im też czas na to, żeby spędzać ten czas z dzieciakami, my nie podniesiemy naszej edukacji do tego poziomu, na którym ona powinna być. I tak dzięki waszemu heroicznemu wysiłkowi udało się utrzymać polską edukację na w miarę dobrym poziomie. I dzisiaj to jest zadanie jedno z najważniejszych tego rządu. Wiem, że pani ministra Nowacka nad tym pracuje od rana do wieczora. Bardzo często o tym rozmawiamy, bo bardzo wiele rzeczy dzieje się właśnie na styku pomiędzy rządem a samorządem. I każdy, kto ma z tym związek poprzez zarządzanie tym jako samorządowiec, poprzez to, że właśnie ślęczał z dziećmi po nocach nad rozwiązywaniem zadań i wie, ile z nich ma sens, a ile nie, że dzisiaj dużo ważniejszą umiejętnością jest umiejętność znalezienia czegoś w internecie i zweryfikowania tego, a nie wyuczenia się na pamięć, czyli takiej autentycznej sytuacji, tworzenia w szkole autentycznej sytuacji, z którą my później mamy do czynienia w całym swoim dorosłym życiu. To jest właśnie to, co musimy robić. I no nie chcę wchodzić w truizmy i w banały, no ale wszyscy wiemy, no, że bez dobrej edukacji nie ma w ogóle co mówić i myśleć o jakimś pomyśle na Polskę, również jeżeli chodzi o przygotowanie nas na te zmiany, które przed nami. Dostosowanie dzieci do tego, żeby w ogóle wiedziały o podstawowych prawidłach gospodarki. Skąd się biorą pieniądze, że one się nie biorą ze ściany albo z zasiłków, tylko bardzo często z ciężkiej pracy. To jest absolutny fundament. Dzień dobry, panie prezydencie. Tomasz Berendt, Piotrków Trybunalski. Panie prezydencie, no musi pan, chyba wszyscy się tutaj zgodzą, że no musi pan zostać tym prezydentem, ale ja mam... Ale ja mam do pana pytanie, w jaki sposób zamierza pan przywrócić powagę temu urzędowi? Urzędowi prezydenta, jak wiemy, sytuacja geopolityczna, historyczna, która teraz jest, wymaga prezydenta, który jest silny, charyzmatyczny, ale też odpowiedzialny. Jaki pan ma pomysł na to? Dziękuję. Dobrze, że pan o tym powiedział, dlatego że to jest cały zespół cech i teraz oczywiście my projektujemy sobie jakiś ideał, no bo każdy z nas, czy nikt z nas takiego ideału w pełni nie spełnia, prawda? Ale tutaj była podpowiedź, prawda, że jakoś bardzo trudno nie będzie, żeby było lepiej, prawda? Ja bym zaryzykował takie twierdzenie, że to jest jedyna sytuacja, w której polityk strony demokratycznej nie wyjdzie na totalnego kabotyna i zakochanego w sobie, jak powie, ja będę lepszy. bo ta poprzeczka naprawdę jest bardzo nisko zawieszona i myślę, że każdy z kandydatów ze strony demokratycznej byłby po prostu lepszy. Ale jakby mówiąc, bo to jest poważne pytanie, więc nie chciałbym go zbyć tylko i wyłącznie w ten sposób. To jest cały zespół cech. To znaczy najważniejsze jest to, żeby wyważyć, na ile prezydent ma współpracować z rządem, bo to jest absolutnie kwestia zasadnicza, ale na ile prezydent ma być naprawdę niezależny. I jakby największym problemem Andrzeja Dudy, abstrahując, bo możemy się oczywiście naigrywać, dokuczać sobie, ale sprawa jest poważna, jest to, że Andrzej Duda nie zdobył się na niezależność. Nawet jak czasami próbował, to potem przerażony się cofał dwa kroki natychmiast, jak widział, co zrobił. Że się wybijał na chwilę na odrobinę jakiejś niezależności.
Najważniejsze, żeby prezydent był niezależny. Najważniejsze, żeby prezydent był właśnie prezydentem, jakkolwiek to brzmi banalnie, obywateli, a nie partii politycznych. Najważniejsze, żeby prezydent miał trochę inną perspektywę swojego działania. Bo dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj wszystko się dzieje dziś. Już się stało, bo już zostało skomentowane 100 tysięcy razy na Twitterze. Dzisiaj prezydent musi mieć odporność, musi mieć na tę bieżączkę i również możliwość planowania na przyszłość. Prezydent musi być odpowiedzialny, musi być twardy, i to jest jasne, ale również musi być osobą, która szuka kompromisów. Musi być osobą, która zdaje sobie sprawę z tego, że każde słowo znaczy. I nie mówię tutaj oczywiście o całym wymiarze międzynarodowym, dlatego że to jest najważniejsza sprawa, czyli przewidywalność, odpowiedzialność za słowa, umiejętność budowania sojuszy. I jestem przekonany, że takich osób po stronie obozu demokratycznego jest mnóstwo. I tak jak powiedziałem, poprzeczka nie była specjalnie wysoko zawieszona, ale nawet stosując ten bardzo wysoki standard, taki na jakim nam zależy, bo my, drodzy Państwo, już nie mamy żadnych kompleksów. To jest coś nieprawdopodobnego, ale dla chłopaka, który się wychował za komuny, jak ja dzisiaj jeżdżę i widzę młodzież, jak podejmuje studia w Europie, pracę, oni nie mają żadnych kompleksów. I oni tak się czasami oglądają, bo widzę, bo o tym mi mówią, mówią, moja córka jest na Erasmusie w tej chwili i ona mówi, tata, nie będę mówił o mieście, bo mam przyjaciół, merów, ale ona mówi, tu jest brudniej, tu cała ta infrastruktura wcale nie jest taka, jak ja sobie to wyobrażałam. My nie mamy żadnych kompleksów i dzisiaj młode pokolenie wymaga od nas, od klasy politycznej, żeby klasa polityczna nie przynosiła nam obciachu, żeby nas dobrze reprezentowała. Ci młodzi ludzie... mają prawo od nas żądać, od całej strony demokratycznej, żeby wybierała takich kandydatów i takie kandydatki, które po prostu wprowadzą ten zupełnie, ale to zupełnie nowy standard. Ten standard, który jest już nie tylko na miarę naszych aspiracji, bo to jest niesamowite. Kiedyś jeszcze za mojego pokolenia się mówi, że mam pewne aspiracje, że staramy się walczyć w tej wadze trochę wyższej niż my. Dzisiaj to już nie jest kwestia aspiracji, to jest kwestia rzeczywistości. Dzisiaj się okazuje, że to my bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Dzisiaj się okazuje, że to Donald Tusk jest osobą, która jest najbardziej poważanym politykiem. I to nie jest żadne lizusostwo, tylko tak po prostu jest. I to jest fakt. Tu nie trzeba się jakoś napinać, żeby wygłosić taką tezę. I zmierzam, to wszystko zmierza do cytatu. To nam się po prostu należy. Dobrze, to pani i tutaj. No, tak? Tutaj. Tak? Tak, tak, proszę bardzo. Tak. Bo ja przepraszam, dzień dobry, Paula Porada. Pani zada pytanie, tak, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Czy zamierza pan być prezydentem wszystkich Polaków, także katolików oraz ludzi o poglądach konserwatywnych, czy zamierza pan być tylko prezydentem ludzi o poglądach lewicowych, które sam pan wyznaje? Pytanie numer dwa. Czy zamierza pan dalej forsować ideologię LGBT w szkołach w stosunku do naszych dzieci, czy jednak będzie pan prezydentem wszystkich Polaków i weźmie pan pod uwagę też zdanie innych? Dziękuję bardzo za to pytanie, dlatego że warto na to pytanie odpowiedzieć. A mianowicie odpowiem pani, że ja mam taką filozofię, jeżeli chodzi o samorząd. I stąd się to wzięło, bo ta cała opowieść o tej ideologii to jest kompletne niezrozumienie tego, co większość z nas samorządowców robiła. Jeżeli ktoś jest atakowany, jakakolwiek mniejszość, odmawia jej się prawa do tych samych praw jak my wszyscy. Moim obowiązkiem jest stanąć przy każdym, który jest w danym momencie atakowany. I nie ma to nic wspólnego z żadną ideologią. To jest tylko i wyłącznie rozmowa o tolerancji, o tym, że ludzie są różni i że mają dokładnie prawo do tego samego, co my wszyscy. I stąd ja w Warszawie, mówi się o społeczności LGBT. Mało kto mówi o osobach, słucha mnie pani?
Mało kto mówi o osobach z niepełnosprawnościami, mało kto mówi o naszych seniorach, mało kto mówi o całym programie mieszkalnictwa społecznego, mało kto mówi o osobach, które są wykluczone w związku z kryzysem bezdomności. My po prostu pomagamy wszystkim, którzy są atakowani. To po pierwsze. I uważam, że też... Że rozmowa dobrowolna, uwaga, dobrowolna, bo myśmy nigdy nikogo nie zmuszali do tego, żeby uczestniczył, w przeciwieństwie do Czarnka, w jakichkolwiek zajęciach, żeby ktokolwiek był indoktrynowany. Myśmy mówili, porozmawiajmy, jeżeli ktoś chce, jest zgoda rodziców, uczniów, żeby porozmawiać o tym, czym jest tolerancja. Nigdy nikt nie był do niczego zmuszany. Druga kwestia, bo poruszyła pani kwestię bardzo istotną, a mianowicie... Ja nie będę w tej chwili robił wiwisekcji a propos tego, gdzie chodziłem na religię, jakie mam poglądy, chociaż mówiłem o tym wielokrotnie. Ja tylko mówię o jednym, a mianowicie, jeżeli było pytanie do mnie kierowane wielokrotnie, czy ksiądz ma przyjść i poświęcić jakąś salę, która jest otwierana, czy ma być powieszony krzyż w nowym miejscu, w którym są obsługiwani obywatele, ja powiedziałem nie, dlatego że to są miejsca, które powinny być neutralne. Powiem więcej, nigdy nie został w Warszawie ściągnięty żaden krzyż. Nie został ściągnięty żaden krzyż, bo nie trzeba było ściągać żadnych krzyży, bo one po prostu w tych przestrzeniach nie wisiały. To jest decyzja podjęta na przyszłość. My mamy w Warszawie miejsce, które się nazywa Instytutem Jana Pawła II, gdzie jest specjalne miejsce, gdzie spotykają się wszystkie religie, które mamy w Warszawie, gdzie spotykam się i z księdzem kardynałem, który już w tej chwili odchodzi na emeryturę, i z biskupami, eminencjami innych wiar, ze wszystkimi, żeby rozmawiać o tym, co razem możemy zrobić, na przykład jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom albo pomoc właśnie osobom z niepełnosprawnościami. I jeżeli pyta mnie pani o tradycję, jeżeli coś jest elementem tradycji, tak jak na przykład na obchody Powstania Warszawskiego jest msza święta i ona jest uświęcona tradycją i odbywa się w przestrzeni publicznej, a nie w urzędzie, to ona dalej się odbywa, bo ja mam olbrzymi szacunek dla tradycji. Więc zupełnie czym innym jest szacunek dla tradycji, szacunek dla religii i nie mam takiego poczucia, żeby katolicy byli prześladowani w Polsce, bo obiecuję pani, że jak będą, to też gdyby, to też będę ich bronił, tylko na szczęście nie mamy z czymś takim do czynienia. Dzień dobry, panie prezydencie. Na samym początku chcę powiedzieć, że jest pan na pewno... Moment. Zaraz odpowiem. Na początku chcę powiedzieć, że jest pan na pewno jednym z najlepszych kandydatów na urząd prezydenta. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, lecz mam pytanie. Czy pana kandydatura, właściwie chęć kandydowania nie może zostać uznana przez osoby, które głosowały na pana w wyborach samorządowych na prezydenta miasta stołecznego Warszawy za swego rodzaju zdradę, zwłaszcza, że moja rodzina głosowała na pana w tych wyborach i uważają, że powinien pan po prostu pozostać na stanowisku, aby jednak służyć cały czas temu miastu. Też rozumiem, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mógłby pan się bardziej przyczynić do rozwoju Polski, lecz skoro pan kandydował na ten urząd, to moja rodzina, która mieszka w Warszawie, uważa, że jednak powinien pan tam zostać. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo ważne i odważne pytanie. To jest zawsze trudna decyzja w życiu polityka, dlatego że rzeczywiście podejmuje się pewne zobowiązanie i warszawiacy i warszawianki oczekują, że ja się z niego wywiążę. Ja w 2020 roku nie chciałem kandydować, nie dlatego, że brakło mi aspiracji czy brakło mi odwagi, tylko właśnie kierowałem się tym, o czym pan mówi. W ostatniej chwili się okazało, że trudno o jakąkolwiek inną opcję, zdecydowałem się wtedy kandydować. Historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Powiedziałem jedno, będę kandydował na prezydenta Warszawy, dlatego że wiedziałem, że w tym roku będę mógł się wywiązać z kolejnych bardzo istotnych dla mnie obietnic. I dlatego jak się pytano, wielokrotnie się mnie pytano, czy ja mam aspiracje, ja mówiłem, ja się skupiam na Warszawie.
dzisiaj w momencie, kiedy no, mamy już przedbieg, wszyscy wiedzą, co się dzieje w Polsce, to ciągłe opowiadanie o determinacji uważam, że nie wystarczy. Trzeba jasno mówić o aspiracjach i o sile i gotowości. Natomiast przez ostatnie miesiące kolejne obietnice, dowożenie i będziemy je dowozili przez najbliższe tygodnie i miesiące. I ja mam takie poczucie z większości tego, na co się umówiłem z warszawiankami i warszawiakami, że wywiązałem się z tego. Powiem nieskromnie, że nie każdemu się to udaje. Stąd ja jestem, zawsze mówiłem, że jestem gotowy do podejmowania nowych wyzwań. Sytuacja jest inna, dlatego że nam już nie grozi to, że będzie pisowski komisarz, który zniszczy wszystko, co udało się w Warszawie zrobić i dlatego uważam, że można podjąć tego typu ryzyko. Ale jeżeli mnie pytasz, czy nie ma tego myślenia w mojej głowie, ono jest. Ono jest właściwie każdego dnia, dlatego staram się każdą godzinę wykorzystywać na pracę dla miasta. Od rana pracuję. Dopiero mogę sobie po południu pozwolić na to, żeby przyjechać i z wami porozmawiać. Jeżeli chodzi o kwestię, bo jesteśmy zalewani też mnóstwem dezinformacji. Jeżeli chodzi o pomoc osobom z niepełnosprawnościami, to akurat jeżeli chodzi o miasto stołeczne Warszawa i wspieranie olbrzymiej większości organizacji pozarządowych, które się zajmują pomocą osobom z niepełnosprawnościami w bardzo szerokim zakresie, to myśmy przejęli tak naprawdę tę odpowiedzialność od państwa za czasów PiS-u. Ministerstwo ucinało pieniądze na te organizacje pozarządowe, które najlepiej wiedzą, jak pomagać osobom z niepełnosprawnościami. W totalny kryzys wpędzili, bo nie odpowiedziałem na to pytanie, psychiatrię i psychologię dziecięcą. To myśmy stawali na głowie, żeby mimo tego, że zabrano 11 miliardów z naszego budżetu, to żeby starać się dalej podtrzymywać pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, wszystkim organizacjom pozarządowym, którym mogliśmy, żeby zapewnić dalej finansowanie. To myśmy stworzyli tak naprawdę alternatywny, czy równoległy system 20 kilku poradni psychologicznych i psychiatrycznych, żeby sobie w jakiejś mierze choćby radzić z tym kryzysem, który zafundowało nam państwo PiS-u. I mogę tylko powiedzieć jedno, że gdyby nie te pieniądze, które zostały zabrane wszystkim wam, bo to we wszystkich miastach PiS zabierał pieniądze obywatelom poprzez ucinanie ich samorządowcom, to na pewno mielibyśmy jeszcze więcej pieniędzy, żeby wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I ja tutaj, zdarzało się, że trzeba było podejmować trudne decyzje, ale jeżeli chodzi o to, to stawaliśmy na głowie, żeby pomóc wszystkim osobom, które tego wsparcia oczekują. I tak jak państwu powiedziałem, to jest filozofia, prawdziwa filozofia, której się nauczyłem w samorządzie. Bo samorządowiec to jest ktoś, który przez cały czas ma do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą, pytają, często mają pretensje, uważają, że można na coś lepiej wydać pieniądze. I to jest nasze zadanie, które właśnie polega na tym, żeby spełniać te oczekiwania. W pewnym sensie każdy samorząd jest poligonem zarządzania właściwie takim no, państwem w miniaturze, bo my się spotykamy dokładnie z tymi samymi problemami. I staramy się na nie odpowiadać. To jest filozofia, pomagać tym, którzy potrzebują pomocy, a nie przeszkadzać tym, którzy sobie radzą w życiu. Upraszczam trochę, ale tak to powinno wyglądać i tak to wygląda w samorządzie. Szanowni państwo, takiej interakcji się spodziewaliśmy w Aleksandrowiąckim, ale proponuję jeszcze 2-3 pytania. Natomiast myślałem, że tu kilkadziesiąt co najmniej samorządowców bardzo aktywnych z regionu łódzkiego jest. I nie padło to pytanie, ponieważ tu siedzi mój skarbnik i panie skarbnik, który ja się, to jest jedyny urzędnik, którego się boję po prostu. W związku z tym muszę, Rafale, zadać to pytanie, bo już nawiązałeś do tej kwestii przed chwilą. Wiemy dobrze, co zrobił PiS przez 8 lat z dochodami jednostek samorządu terytorialnego. To była prawdziwa grabież, mówiłeś się o 11 miliardach, myślę, że w Aleksandrowieckim, w wielu tu gminach procentowe, to są rzeczywiście podobne pieniądze, często 30, 40, a nawet więcej procent dochodów. Mamy nową ustawę od stycznia, ale mamy świadomość, myślę, że służby Warszawy bardzo dobrze to przeanalizowały, nasze również, że to nie jest ustawa wystarczająca, to jest w dobrym kierunku. Oczywiście ona uzdrawia pewną sferę finansów samorządowych, ale czy możemy liczyć na to, że będziesz stał na straży naprawienia takiego bardzo realnego finansów samorządowych, bo poza przedsiębiorczością, która jest bardzo istotna, to drugą taką sferą, która generuje rozwój cywilizacyjny, to samorządy.
I myślę, że po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach, to dzisiaj jest kardynalna, elementarna sprawa, którą trzeba uzdrowić. Nowa ustawa jest dobrym krokiem, oczywiście, bez wątpienia, ale to nie wystarcza. Dlatego chcielibyśmy się również o to dowiedzieć. I Państwo, dwa, trzy pytania. Dobrze, drodzy Państwo, to zbierzmy jeszcze dwa pytania, ja na nie odpowiem razem, bo to bardzo ważne, więc jeszcze dwa pytania. Mam powiedzieć coś? I będziemy przepraszam bardzo, panie prezydencie, bo halo tutu z tyłu, trzeba się odwrócić, tu tak, jest proszę. Ten, tak. Przepraszam, że tak weszłam w słowo. Mogę? Ale dosyć długo już stoję, chciałam zadać moje pytanie. Nazywam się Paulina Szafarz, reprezentuję zespół szkół specjalnych tutaj w Aleksandrowie i chciałabym... No wiadomo, najbliższe mojemu sercu są problemy osób niepełnosprawnych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i chciałabym wiedzieć, jak pan widzi rolę szkół specjalnych w przyszłości w naszym kraju i jaka jest pana opinia o edukacji włączającej? Dobrze, jeszcze tutaj mamy, tak, pytanie? Szanowny panie prezydencie, przy pierwszym pytaniu pojawiły się takie wartości jak praworządność czy też sprawiedliwość i pan mówił o przywróceniu tych wartości do naszego społeczeństwa, do naszego kraju, ale czy widzi pan też możliwość jakiejś pomocy osobom, które zostały dotknięte brakiem tych wartości, osobom, które zostały pokrzywdzone w sądach za rządów PiS-u? Okej, i może jeszcze ostatnie pytanie tutaj, tak? Tam, dobrze. Panie prezydencie, szanowni państwo, jako uczeń jestem zmuszony zadać to pytanie, czy pan jako prezydent, w jaki sposób, co pan już jako prezydent będzie mógł zaoferować osobom młodym oraz studentom, ponieważ odniosłem takie wrażenie, że w poprzednich latach bardzo często temat młodzieży oraz studentów był pomijany i moje drugie pytanie, czy jeżeli zostanie pan już prezydentem, ponieważ jestem przekonany, że to się stanie, czy odwiedzi pan ponownie nasze miasto, czyli Aleksandrów? Odpowiedź na drugie pytanie brzmi oczywiście, że tak. My, drodzy państwo, no ja po to wymieniałem tyle miejscowości tutaj z okolicy, no ale oczywiście sam Aleksandrów, dlatego żeby państwu przypomnieć i sobie też, ile razy tutaj u państwa byłem w regionie. I to nie jest tylko zasługa obuczarków, którzy tutaj ze mną siedzą, chociaż też. Nie jest tylko zasługa pana posła Jańskiego, który i pana senatora i wszystkich, którzy tutaj są z nami, i oczywiście samorządowców. Chociaż ważne, żeby mieć takich swoich reprezentantów, którzy zawsze mnie zawstydzają, że za mało i że mam jeszcze raz przyjechać do tych miejsc, które organizują tak wspaniałe spotkania, bo to się właśnie kończy po prostu wymianą dobrej energii. Ale oczywiście, że tak. Znaczy ja zamierzam w ogóle, jakakolwiek jest droga mi pisana, to ona będzie na pewno aktywna, dlatego że trudno mówić jeszcze o konkretach, skoro jeszcze nie ma decyzji, ale na pewno można pewne rzeczy zapowiadać. Jeżeli chodzi o kwestię programu, czy jakkolwiek to nazwiemy, propozycji dla młodych ludzi. Ja generalnie rzecz biorąc po to organizowałem Kampus Polska Przyszłości, właśnie żeby to nie wyglądało w ten sposób, że polityk wychodzi raz na rok i mówi, to ja teraz mam taki program dla młodych ludzi i wymienia kilka podpunktów, tylko żeby się wsłuchać w wasz głos rok do roku, żeby wprowadzać też młodych ludzi do polityki, do działalności społecznej, po to, żebyście wybrali sprawy w swoje ręce i oddziaływali na rzeczywistość. Mamy mnóstwo samorządowców, dzięki temu młodych, mamy swoich posłów, ludzi, którzy po prostu mówią, nie tylko mówią nam, czego oczekują, tylko po prostu podejmują swoje własne działania. Ja dużo bardziej wierzę w to, niż w jakiś taki program, który jest ułożony tylko dla młodych ludzi. Bo oczywiście, no co mówią nam młodzi ludzie? No młodzi ludzie mówią nam o kryzysie w psychiatrii, w psychologii. I to właściwie twoje koleżanki i koledzy wprowadzili ten temat do debaty politycznej, bo nie było tego tematu w debacie politycznej. Mówią nam o kryzysie mieszkalnictwa, mówią nam o tym, co dzieje się w tej chwili w edukacji. I dzięki temu jesteśmy w stanie reagować na to, co was nurtuje. Nie tylko ex katedra wygłaszając jakieś teorie, tylko po prostu zapraszając was do takiej ciągłej, prawdziwej współpracy. To w jaki sposób powstają panele na kampusie, kilkaset paneli przy każdej edycji, to pochodzi od młodych ludzi. To oni
współtworzą ten program i to nam daje też ogląd tego, co jest dzisiaj ważne i jakim językiem o tym mówić i dlatego uważam, że dokładnie tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o kwestię praworządności, to jest tak, że oczywiście ja jestem głęboko przekonany, że przywrócenie praworządności w Polsce no właśnie będzie ze sobą niosło to, o czym pan mówi, czyli przede wszystkim wyrównanie tych wszystkich krzywd, które powstały i to jest rzecz niesłychanie istotna, dlatego że no bez wyrównania tych krzywd trudno tutaj mówić o prawdziwym odbudowaniu praworządności. Jeżeli chodzi o szkoły specjalne, my oczywiście też w Warszawie mamy swoje szkoły specjalne. Ostatnio, drodzy państwo, ta szkoła, która została odebrana Rosjanom, właśnie została przeznaczona dokładnie na taki cel, dlatego że tam są mieszkania, w których kiedyś rosyjscy nauczyciele mieszkali, w których możemy zrobić mieszkania treningowe. Jakby podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Do tego, żeby to była opieka całościowa. Żeby również ona obejmowała choćby kwestie dotyczące właśnie psychiatrii, psychologii, żeby to była opieka, która jest zapewniona nie tylko i wyłącznie w szkole, bo to jest dzisiaj fundament. To jest też kwestia oczywiście włączania dzieci do edukacji wśród swoich rówieśników, tak żeby była szansa na integrację. Tutaj jest potrzebny po prostu program, który będzie realizował ten cel jeszcze bardziej w sposób zaplanowany i strategiczny. I tu też jako samorządowcy myślę, że jesteśmy gotowi zaproponować rozwiązania w rozmowie ze specjalistami, którzy nam o tym mówią, takimi jak pani, żeby te rozwiązania po prostu jak najlepiej odpowiadały potrzebom tych osób i ich opiekunów. Sprawa dla nas niesłychanie istotna. I pierwsze pytanie było o samorządzie oczywiście. Drodzy państwo, więc jakby różnica jest taka, że do tej pory pieniądze, które były wypracowane w danej gminie, zostawały częściowo w tej gminie, w związku z tym, że pewien procent podatku zostawał w tej gminie. Jeżeli rząd zmieniał decyzje podatkowe, na przykład obniżał podatki, każdy rząd ma do tego prawo, to obniżały się nasze budżety. I niestety PiS sobie zrobił z tego specjalność, żeby obiecywać zmiany, na przykład podwyżki dla nauczycieli, a potem mówić, że samorząd zapłaci za większość z nich. Dzisiaj ta olbrzymia zmiana polega na tym, że dochód gminy nie będzie naliczany od podatku, tylko od dochodu wypracowanego w danej gminie. Czyli krótko mówiąc, decyzje rządowe i decyzje dotyczące budżetu samorządów będą od siebie kompletnie uniezależnione. Czyli oczywiście koniunktura gospodarcza będzie miała wpływ na nasz budżet, ale już nie decyzje rządu. I to jest absolutna rewolucja, bo dzięki temu my będziemy mogli być pewni tych naszych dochodów, patrząc tylko na rozwój gospodarki. I aktywność naszych obywateli będzie premiowana i te pieniądze po prostu zostaną z państwem, tam gdzie one zostały wypracowane. Mechanizm dzielenia się solidarnościowego częścią tych dochodów pozostaje. Dalej bogate gminy, takie jak Warszawa, będą się dzielić częścią swojego dochodu z tymi gminami, które potrzebują wsparcia. Ponad 1 mld zł z naszego budżetu dalej rocznie będzie przekazywany na rzecz innych gmin. I teraz oczywiście ja osobiście to negocjowałem ze strony samorządowej z panem ministrem. To nie było proste, bo wszyscy wiemy, jak wygląda dzisiaj budżet. Część samorządowców chciałaby innych rozwiązań. Myśmy długo to negocjowali przede wszystkim, żeby różnic pomiędzy samorządami było jak najmniej. I na tym systemie każdy korzysta. Niektóre samorządy, które były bardziej poszkodowane za czasów PiS-u, korzystają trochę mniej, ale wszyscy korzystają. I przede wszystkim mamy jasne kryteria. Mamy jasne kryteria obiektywne, merytoryczne przydzielania pieniędzy. To już nie jest tak, jak było za czasów PiS-u, że przyjeżdżał minister z czekiem i wręczał temu, kto myślał dokładnie tak samo jak on, a potem najczęściej pieniądze nie szły wcale za tym czekiem. Tylko dzisiaj będziemy mieli wreszcie przejrzyste kryteria. Natomiast myśmy specjalnie zawarli tam tak zwaną klauzulę przeglądową, po to, żeby zobaczyć, jak ten system będzie funkcjonował przez najbliższe 1,5 roku i później ewentualnie móc dokonać zmian. I to był jeden z postulatów strony samorządowej. I oprócz tego, i tutaj, drodzy państwo, prezydent Andrzej Duda nie zawetował, tylko podpisał tę ustawę. I teraz też trzeba być szczerym, i tutaj uznanie dla pana prezydenta, że podpisał tę ustawę, bo mogło być inaczej. Sam pan prezydent jednak podjął decyzję, że te zmiany idą w dobrą stronę, co też pokazuje, że one obiektywnie są zmianami, które zmierzają w dobrą stronę.
Natomiast jest problem 24 roku i dlatego oprócz tego udało się wynegocjować specjalne rozwiązania na 24 rok, żeby jednorazowo, zanim ten system zacznie funkcjonować, każda gmina dostała wsparcie, bo rzeczywiście nasza sytuacja po tych ubytkach, które nam zafundował PiS, jest bardzo trudna. Drodzy Państwo, chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za to spotkanie. Jak zwykle energia nieprawdopodobna. I chciałem Państwu powiedzieć, że dziękuję bardzo. Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo często pyta się mnie, czym się różni spotkanie udane od mniej udanego i czasami mam lepszy występ, czasami gorszy. Ja odpowiadam, to wszystko zależy od energii ludzi. Jeżeli ta energia jest pozytywna, to ja się czuję tak pozytywnie, że spotkanie od razu, przynajmniej w mojej ocenie, jest zawsze lepsze. Także wielkie podziękowania dla Was za Waszą super pozytywną energię, otwartość, szczerość. Dziękuję bardzo.